i konie ruszyły. No tak mam wrażenie, że nie ma chętnego do poprowadzenia, ale jest chętny, to Notorious. I Notorious objął prowadzenie, tuż za nim Louisville. Na miejscu trzecim galopuje Dancing Rico, na ostatnim siwy Icarde Sartik, na miejscu przedostatnim Sarain. I w środku stawki gdzieś tam galopuje sobie Maîtresse en Titre, teraz na trzecim, czwartym miejscu wspólnie z Dancing Rico. Na prowadzeniu Notorious przed Louisville. Na ostatnim miejscu w tej chwili chyba z lekkimi problemami Sarain. Na przedostatnim miejscu Icarde Sartik, a wciąż pierwszy jest Notorious. 1200 metrów do celownika Notorious i trochę szerzej prowadzony Louisville. Maîtresse en Titre na miejscu trzecim. Rusza się teraz nieco żwawiej Icarde Sartik. I konie mają do pokonania jeszcze jakieś 850 metrów. Rozpoczęli bardzo wolno. Teraz tempo troszkę podkręcone, dalej daleko od ideału. Pamiętajmy jednak, że to wyścig trzeciej grupy. Notorious i Louisville, którego teraz troszkę atakuje. Maîtresse en Titre na miejscu trzecim. Rzucił się jeszcze Sarain, tam na miejscu czwartym Icarde Sartik i na miejscu ostatnim już Dancing Rico. Ucieka ze sporą przewagą Notorious, a tutaj od pola Icarde Sartik rozpoczyna finisz. Bardzo ładnie także Maîtresse en Titre i te trzy konie. Chyba już troszkę Louisville spasował. Icarde Sartik w tej chwili wychodzi na prowadzenie, ma przewagę na Maîtresse en Titre i za chwilę w celowniku Icarde Sartik wygrywa gonitwę. Drugie miejsce Maîtresse en Titre, trzecie Notorious.